Mamy szczęście, że mamy 4 godziny przesiadki. Jeżeli ja stanowiłem zagrożenie, to ja stanowiłem je już od Grecji, lecąc nad Bałkanami, nad Austrią, nad Niemcami. Więc musieli w samych majtkach ogarniać, żeby dostać się do konsulatu. Aż się nie chce wierzyć, że to jest jeden i ten sam świat. Wybiła nasza godzina. Renata mnie przekonała, żebym nie nadawał bagażu. Ja chcę go nadać, żeby luje z kontroli bezpieczeństwa nie miały pretekstu zabrać nam wody, którą sobie wczoraj kosztem 60 szylingów sprawiliśmy, ale damy ją kierowcy Ubera. Nie może się nic zmarnować. Boże, wyrzucanie plastiku na kontrolach bezpieczeństwa w dobie problemów z plastikiem i głębokiej świadomości ekologicznej to jest jakaś żenada. Jebać kontrolę bezpieczeństwa. Będzie mnie oglądał jakiś kontroler bezpieczeństwa. Mam problem z instytucją, nie z ludźmi. Z ludźmi tylko z 90%. Nie myślałem o tym, że kiedyś się stanę rozpoznawalny, to mi kontrolerzy zaczną na złość wszystko wyrzucać. Muszę się pilnować. I tak ten system właśnie działa nadal. Strasznie spokojne są ulice Nairobi o godzinie 7 rano. Nie to co Manila, która potrafi być zakorkowana o 2 czy 3 w nocy. Puścił się im. Kierowca się śmieje, że to dlatego, że wszyscy leczą kaca po piąteczku. Słuchajcie, na lotnisku samochody przejeżdżają osobno, a pasażerowie wysiadają i idą na kontrolę. Wszyscy. Niesamowite. Po kontroli wszyscy z powrotem do samochodów i autobusów. Wszystko pięknie, życie toczy się dalej. Interesting. Słuchajcie, była jeszcze kontrola bagażu przy wejściu do budynku lotniska i była jeszcze kontrola normalna bezpieczeństwa po kontroli paszportowej. Czyli mój bagaż leżał na taśmie 3 razy. 3. Ludzie, ogarnijcie się. Na szczęście to jest, w ten sposób żegnamy to miejsce. Zamówiliśmy 2 kawki za łączną kwotę 880 szylingów. Kurwa drogo. Ale teraz już będzie drogo do samego końca. Łącznie z miejscem, w którym już zostaniemy na stałe, czyli naszym domem w Luksemburgu. Wasze zdrowie, mordeczki. Bardzo lubię na takich egzotycznych lotniskach patrzeć na tablice odlotów. Mamy tak, od góry. Uganda, Holandia, Wielka Brytania. O, teraz mamy od góry Francja, Kongo, Tanzania, RPA, Tanzania. Abidżan to jest chyba Wybrzeże Kości Słoniowej, Lagos to jest Nigeria. Kilimandżaro to w sumie ciężko powiedzieć. I tak z drugiej strony było jeszcze Burundi, Ghana, tego typu miejsca. Aż człowiek sobie myśli, gdzie by nie poleciał, gdyby tu mieszkał. Teraz patrzę dalej. Uganda, Rwanda, Malawi, cała Afryka. Całą Afrykę można stąd oblecieć. Nie, dobra, w sumie to można by przewidzieć. Jeżeli to jest hub przesiadkowy, to wszystkie te połączenia mogą mieć rację bytu. Bujumbura. Ty, Bujumbura to chyba nie jest Burundi, muszę sprawdzić. Druga wino o 10 rano. Bardzo dobrze, uczy się. Lecieliśmy nad Morze Śródziemne. Człowiek od razu jak w domu się czuje. I dalej Kreta. Piękny widok. W czasie wleciało piwerko na żądanie. Pan przyniósł od razu, to się ceni. A teraz już będą chodzić z wózkiem, więc jedzie drugie. Druga runda, tym razem oficjalna. Zaraz będzie lunchik i pewnie 3. runda. Wszystko kenijskie. Fokus, na fokus nie mam co liczyć, ale kenijskie. Sporo Kenijczycy produkują tych rzeczy nawet. A my jesteśmy... To już powinien być Mainland Greece, jakiś Pelopones. Renata, no coś mi pokazujesz. Jak to będzie świadczyć o moim kanale, Renata? Co ty sobie wyobrażasz, dziewczyny?
obiadek 2 godzinki przed lądowaniem. Tak trzeba żyć. Opcje wegetariańskie jak zawsze. Jesteśmy gdzieś nad... Nie wiadomo, widok mam na Chorwację. Miałbym, gdyby nie chmury. Gdzieś nad granicą serbsko-chorwackiej. Niesamowite mi się wydaje, że tego samego dnia można patrzeć z góry na 2 tak różne kraje jak Kenia i Holandia. Surrealistyczne to jest. Witamy w Amsterdamie. Z zalet to to, że maseczki sprawdzali tylko na wejściu do samolotu. Po pierwszym posiłku już swojej nie założyłem i widzę, że zdecydowana większość ludzi zrobiła to samo. Z covidowych szaleństw to tylko to, bo na miejscu w ogóle maseczki nie trzeba było nosić i konieczność posiadania szczepienia albo PCR-u na wjeździe, w naszym przypadku szczepienia, no i generowania tych kretyńskich, afrykańskich kodów QR. Ale tak poza tym to bituwa, naprawdę zupełnie, wycieczka zupełnie jak przed pandemią. Może się uda trochę pokazać, jaki syf panuje w samolocie, kiedy się z niego wychodzi. Bywało gorzej, powiem ci. Tutaj to zdecydowanie widać, że jednak porządni Kenijczycy lecieli tym samolotem. Nacieszyłem się Europą przez 3 minuty, a teraz będę stał godzinę w kolejce do kontroli bezpieczeństwa, 4:00 dzisiaj, bo jak się przylatuje spoza Schengen, to w Schengen ma się 2 kontrolę przed przesiadką. Ależ to jest wszystko... Dobra, bo zaraz wszystkich wytnę. Nigdy nie rozumiem tych kontroli bezpieczeństwa, które mają miejsce po przylocie spoza strefy Schengen, jak masz przesiadkę. Ja rozumiem, że nie musimy ufać wszystkim procedurom bezpieczeństwa, które Kenijczycy sobie ustanowili, chociaż te 3 screeningi bagażu, które dzisiaj przeszedłem, bardzo do mnie przemawiały. Ale ludki, jeżeli ja stanowiłem zagrożenie, to ja stanowiłem je już od Grecji, lecąc nad Bałkanami, nad Austrią, nad Niemcami. I stanowię je nadal, jeżeli mam coś przy sobie. To znaczy, że jeżeli tak jest ze mną, to jest tak ze wszystkimi innymi pasażerami tego samolotu i wszystkimi innymi pasażerami wszystkich innych samolotów, które przylatują spoza Schengen do Schengen. To jest trochę bzdurne, prawda? No to znaczy, że codziennie setki to nie wiem, ale na pewno dziesiątki tysięcy ludzi niebezpiecznych teoretycznie dla ruchu powietrznego przemierzają przestrzeń powietrzną europejską. Ta kontrola naprawdę nie jest potrzebna. Naprawdę nie jest potrzebna. W tej chwili stoimy w niej od 37 minut. Nie jesteśmy w połowie. Nie wiem, na ile tutaj chcę wyjmować kamerę, żeby mi nie zabrali tego nagrania, ale dosłownie patrzę w tej chwili na 200 metrów kolejki, bo jest tak pozawijana. Do pieprzonej, niepotrzebnej kontroli, która nigdy nie zapobiegła żadnemu atakowi terrorystycznemu i nigdy nie zapobiegnie. That's enough. Ja będę wylewał swoje frustracje tutaj, przepraszam, to jest mój kanał. Subskrybujcie. To jeszcze jedną rzecz wam pokażę. Wszystkie te kontrole, wszystkie te miejsca, gdzie jest zasłonięte, to są stanowiska kontroli, które są zamknięte. Niewiarygodne. Ciekawe, czy kiedyś pozrywają z ziemi te kretyńskie nalepki, czy nasze prawduki jeszcze ich dożyją. Słuchajcie, godzina śmignęła, jeszcze tylko tyle i jesteśmy na miejscu. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne. Patrzcie na te wszystkie niewykorzystane skanery. Godzina 50, w tyle się zamknęliśmy. Seria pod tytułem Wynurzenia Witolda na lotniskowym McDonaldzie. Godzinę 50 żeśmy czekali. Zazwyczaj wleciałby tutaj jakiś głupi żarcik o kontroli lotniskowej, ale szczerze to po prostu jebicie się wszyscy w łeb. Zastanawiam się, czy w ogóle tego typu rady, przemyślenia negatywne i podobne w ogóle mi służą, ale czasami ciężko je powstrzymać i dobrze jest, żeby ci, którzy rozważają teoretycznie jakieś dalsze podróże, a wcześniej ich nie robili, wiedzieli, na co się piszą. Co ciekawe, kolejka za nami już się w ogóle nie uzupełniała. Mogliśmy przesiedzieć 2 godziny na ławeczce po prostu, poczekać, aż się kompletnie wszystko wyludni i sobie na spokojnie przejść jako jedyni do kontroli.
aczkolwiek nigdy nie ma pewności, że się jakiś inny samolot nie wypróżni międzykontynentalny i nie zaleje tej kolejki nowymi ludźmi. Mamy szczęście, że mamy 4 godziny przesiadki, z której teraz zostało jakieś półtorej, bo lotnisko w Amsterdamie się dobrze zajęło naszym wolnym czasem. No dobrze, zaraz mi przejdzie. Renata też jest zachwycona. Zwłaszcza, że ja cały czas robiłem jakieś głupie uwagi i pajacowałem, tak żeby rozbawić albo wszystkich innych ludzi, którzy by na mnie czasami mogli spojrzeć, ale głównie wkurzałem tym Renatem, a nie innych ludzi. Andrzeju, nie denerwuj się! Także niestety misja nie została osiągnięta. Jak mam się nie denerwować? Teraz będzie dobrze, głowę przejdzie, będzie dobrze. Miałem jeszcze niesynchrowany zegarek z lokalnym czasem, myślałem, że trzeba już biec do gate'u, a to jeszcze godzina. Zabijamy czas przed kolejnym lotem. Wiktor i Wiktor. Powiedziałem Wito tak wyraźnie jak się dało, ale to się nigdy nie uda. Witek oczywiście też nie działało. A próbkę mam małą, bo jestem w Starbucksie może 5 raz w życiu i chyba wszystkie za granicą. Nie licząc, too good to go. Tego to żeśmy sporo zamawiali swego czasu pandemicznego. Tak, to były kanapeczki. Dokładnie, musimy powiedzieć, żebyście nie uważali nas za kogoś, kim nie jesteśmy. To ważne. Coraz bardziej jestem wśród swoich i coraz bardziej wstydzę się wyjmować kamerę przy ludziach. Ale jeszcze się powstrzymam. Kontrole paszportowe też się okazały dwie. Jedna taka na chybcika przeprowadzona przez 4 inspektorów przy samym wyjściu z samolotu, a ja się dziwiłem, czemu się wyjście z samolotu korkuje. A druga porządna się nam jeszcze objawiła, jak wyszliśmy z McDonalda, bo się okazało, że byliśmy w terminalu non-Schengen zamiast Schengen, więc wyszło zabawnie. Ogólnie rzecz biorąc, to miałem tutaj teraz walnąć jakiś wywód na temat podróżowania po Afryce i tam myśli związanych z tym, że widzisz, że no nie wiem, ludzie żebrzą o kasę, widzisz, że oni faktycznie są w trudnych sytuacjach, ale też wiesz, że nie wszystkim możesz pomóc i że tylko im zaszkodzisz, jak im dasz. Myślisz sobie o tych kwestiach, nie wiem, rasowych, kolonialnych, o swoich przywilejach w życiu, o tym, jak powinieneś na to reagować, to się wszystko nakłada jedno na drugie, na trzecie. Ale to jest jednak zbyt gruba rozkmina. Jak próbowałem sobie jakąkolwiek wypowiedź sensowną na ten temat ułożyć we łbie, to się kończyło zawsze jakoś bez sensu. A poza tym, po tych wszystkich przejściach z kontrolami, jako, no powiedzmy, delikatnie poddenerwowany, lepiej, żebym nie zabierał na ten temat głosu, bo jeszcze jakiś głupot nagadam, ktoś sobie coś, nie daj Boże, pomyśli. Ogólnie rzecz biorąc, Kenia, trudny kierunek, sami widzieliście. Nie idźcie tam odpoczywać, chyba że się faktycznie zamkniecie w 5-gwiazdkowym hotelu, ale nawet wtedy musicie pilnować, żeby nie leżeć w leżakach przy plaży, bo do was będą z plaży machać i będzie musiał zawsze ten ochroniarz podchodzić, żeby odgradzać tych ludzi od was. Zróbcie dokładny research, zwłaszcza jeżeli nie jesteście szczególnie doświadczonymi podróżnikami tego, co chcecie tam zrobić. Nie chcę brzmieć katastroficznie. Podejrzewam, że dacie sobie radę, nawet jeżeli komuś ukradną portfel czy paszport, czy portfel, paszport i telefon. Moim znajomym kiedyś ukradli wszystko, jak pływali w majtkach w morzu, więc musieli w samych majtkach ogarniać, żeby dostać się do konsulatu. Także myślę, że z każdego szamba da się wyjść. Natomiast no, może być stresująco na pewno, więc raczej się tam krzywda nikomu nie powinna stać, aczkolwiek za nic nie biorę odpowiedzialności. Tylko że to jest po prostu ciężki kierunek i tam się nie odpoczywa, tam się jedzie po doznania, a nie po relaks. Dobrze powiedziałem? Nie? Nie zgadzasz się? Co masz na ten temat do powiedzenia? W sumie ja uważam, że w Diani Beach odpoczęliśmy, bo tam był wszędzie security. I no, w sumie już tak wieczorem to nie ma panów, co sprzedawają. I generalnie to jest też tak, że możesz wyjść sam do tych sprzedawców i niektórzy ludzie mogą wyjść, coś tam chcieć kupić. Ale no jest trochę trudno. A w Lamu to było trochę lepiej i generalnie czym dłużej przybywaliśmy w tej kani, czym lepiej radziliśmy sobie z tymi wszystkimi naganiaczami, ludźmi. Tak. Ludźmi. A nie, może Witek chyba ma rację. Ja chyba mam rację, no, bo ty w sumie wpisałaś się w moją wypowiedź. No. Powiedziałem, że w 5-gwiazdkowym hotelu odpoczniesz, tak, jak się odgrodzisz, tak, od sprzedawców, więc powiedziałaś dokładnie to samo co ja, tylko się nie zgodziłaś. Tak. Dzięki, Renata. Dawaj tę kamerę, Andrzej. Już robią nam boarding.
przeloty zawsze trochę biedniejsze. Wieczorny z Luksemburga do Amsterdamu i na odwrót daje tylko takie chipsiki. Na poranny mają takie ciasteczka, dużo bardziej wolę poranny. Ale woda ta sama, wasze zdrowie. Ojojoj, rzeźko. A teraz pójdziemy sobie do naszego bezpłatnego autobusu do domu. Do naszego Konstancina Bridel, zamieszkanego przez CEOs i innych dyrektorów i właścicieli firm. Aż się nie chce wierzyć, że to jest jeden i ten sam świat. Z tą samą miejscowością, w której byliśmy dzisiaj rano. Home sweet home. Ostatnia faza podróży. Siedzimy na cztery plac. Czekamy na autobus do Bridel. Nie mogę się już doczekać, żeby sobie zgrać wszystkie filmiki, podsumować wydatki. To tyle. Tak kończą się wszystkie wyjazdy. Dzięki, że śledziliście wszystkie fajniejsze i mniej fajne momenty. Dajcie znać, co myślicie o serii. Potrzebuję motywacji, żeby wyjmować kamery jeszcze bardziej przy ludziach, jeszcze mniej się wstydzić. Buziaczki. Hej. Totalnie nie wierzę, że byłem w tej Kenii. Jakby mi się to przyśniło. Ale jak obudzę się rano z tym, to będę wiedział, że nic mi się nie przyśniło.